wycie przeszyba niebo na wskroś. Zdarzyło się to już przedtem, ale teraz nie można tego z niczym porównać. Za późno. Ewakuacja wprawdzie trwa, lecz to tylko spektakl. W wagonach nie ma światła, nigdzie nie ma. Nad głową dźwigary windy, stare jak narzędzia tortur, gdzieś wysoko szyby, które wpuszczają dzienne światło. To początek tęczy grawitacji Thomasa Pynchona, grubej powieści, równie zagadkowej, co grubej, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast tutaj polskie wydanie jest dość wierne, nie ma żadnego przekłamania w tytule, co czasami się zdarza. Ale cóż opowiedzieć o tej powieści, to sam szczerze powiem nie wiem. Jest to bardzo zagadkowa i wielowątkowa i bardzo rozbudowana fabularnie, bardzo napakowana różnego rodzaju dodatkami, jak tu widać korespondencja. Tak zwana powieść encyklopedyczna, którą, jak to gdzieś ktoś napisał, nie da się przeczytać bez encyklopedii. No nie sądzę, encyklopedia tu raczej niewiele wyjaśni. Więcej o bycie z historią, z literaturą, z filozofią, z historią techniki i z całą masą innych historii, które pomogą jakby brnąć przez zawiłości fabuły i dziwne postaci, które stworzył Pynchon. Pynchon nigdy się specjalnie nie afiszował. Jego zdjęcia, jakie są dostępne, to tylko z młodości. Tęczę wydał w roku 1973. Urodził się w 1937, obecnie ma więc 82 lata i nie wiadomo za diabła, gdzie mieszka i czy coś zamierza napisać, bo nigdzie się nie pokazuje. Jest równie zagadkowy jak większość jego powieści. Ale mimo że specjalnie nie mogę powiedzieć, o czym jest ona, poza tym, że dzieje się w trakcie II wojny światowej na terenie okupacji, Europy okupowanej przez Niemcy i główny bohater, William Soltrop, poszukuje tajemniczej rakiety V2. A to, co znajduje i to, co przeżywa i co razem z nim przeżywają widzowie, to już jest, szczerze powiem, karkołomna jazda, do której zachęcam, bo tutaj się akurat otworzyła strona z dziwnymi i śmiesznymi limerykami, także w tej powieści można znaleźć wszystko. Natomiast nie każdy przez taką literaturę przebrnie. Ja brnąłem, ale z przyjemnością, czego i Państwu życzę. Dziękuję za uwagę.